Mamy 2013 rok. Wszyscy jesteśmy zależni od techniki, komunikacja, banki, ale nie umiemy czytać ani pisać programów. Mój pierwszy program pytał na przykład o ulubiony kolor albo o wiek. Napisałem program do gry w kółko i krzyżyk. Najpierw zrobiłam zielone kółko i czerwony kwadrat na monitorze. Po prostu starasz się przenieść coś ze swojego umysłu do laptopa, tabletu. To ciekawe przeżycie. System jest ograniczony tylko dlatego, że za mało ludzi zna się na rzeczy, ma umiejętności. Programiści jutra będą jak czarodzieje. Jakbyście mieli magiczną moc, której brak innym. Dziś dobrzy programiści to prawdziwe gwiazdy. I już. Każdy może się nauczyć.